Cześć, witajcie z tej strony Łukasz. Dzień dobry na kanale po raz kolejny. Witam się też na Spotify'u. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, krótszy niż te poprzednie, dlatego że będę mówił tylko i wyłącznie o jednej książce, uwierzycie? Tak, i to będzie książka wyjątkowa, dlatego że mamy jesień, to jest sezon nagród literackich, no i mamy nagrodę Nike, nową laureatkę nagrody Nike, jest to Zyta Rudzka. Dostała tę nagrodę za książkę Ten się śmieje, kto ma zęby. Ona została wydana w poprzednim roku. Zyta Rudzka jest psycholożką, pisała sztuki teatralne, no i ma w swoim dorobku już chyba 9 książek. Ja tutaj mam Tkanki miękkie, które czekają sobie na półce, na dobrą okazję, i ta okazja chyba jest teraz, dlatego że po przeczytaniu, a raczej po przesłuchaniu Ten się śmieje, kto ma zęby, mam ochotę na więcej książek pani Zyty Rudzkiej, więc to tylko kwestia czasu, aż będę wam opowiadał o kolejnych, tak myślę. Jeśli macie w swoim doświadczeniu czytelniczym właśnie te książki, którą z nich, to chętnie o tym poczytam w komentarzach. Dajcie znać też, czy czytaliście Ten się śmieje, kto ma zęby, a teraz zapraszam na moją opinie. Ale zacznijmy od fabuły. O czym ta książka jest? Jest o Werze, która jest fryzjerką. Ona ścina głowy każdego dnia, jest bardzo chętna do tego, żeby to robić. Jest kobietą nieco już starszą, w średnim wieku, i to jest postać, która jest silna, wiecie, duża też, jeśli chodzi o jej ciało. Ona sama tego sobie mówi. Nie da sobie wejść na głowę pod żadnym względem. Jest też dla mnie, była dla mnie inspirująca, bo ona konfrontuje się z różnymi ludźmi bardzo tak wyraziście. I co ważne, to język w tej książce gra pierwsze skrzypce. Ja słyszałem, że Zyta Rudzka umie świetnie pisać i operować właśnie językiem polskim, i często ten język właśnie w Ten się śmieje, kto ma zęby jest ostry. Jest tam sporo potocznych wyrażeń, też sporo wulgaryzmów, no ale taką mamy bohaterkę. Bohaterkę, która jest, no nie jest z wyższych sfer, po prostu jest zwykłą fryzjerką. Niemniej jej doświadczenia są super ważne i bardzo się cieszyłem, mogąc z nią obcować, i też ta jej perspektywa, poznanie w ogóle jej, to było dla mnie świetne i cenne. Uważam też, że takich głosów powinno być w literaturze więcej. Dlaczego? No bo ja nieczęsto właśnie spotykam się z perspektywą osoby, która mówi tak wyraziście, tak klarownie właśnie o swoich przeżyciach seksualnych. Tutaj mówię głównie o osobach, które nie są w moim wieku, i ja chętnie w literaturze pięknej odkryłbym takich głosów więcej, więc jeśli macie też jakieś rekomendacje, to ja chętnie poczytam, posłucham. Wracając, to Vera jest też o tyle wyjątkowa, że dokładnie wie, kim jest. Gdzie są jej bariery, gdzie są jej granice. I na początku książki doświadcza czegoś trudnego, no bo traci męża, jockeya, Karola. On przez całe życie zajmował się końmi. Ujeżdżał konie, kobyły, i często też w tej książce nasza Vera jakoś tak snuje aluzję do tego, albo też przytacza to gdzieś tam w konwersacjach. Zwłaszcza kiedy go wspomina i o nim opowiada, i to jest to duża część tej książki. Ona go straciła. I można by sobie pomyśleć, że wiecie, będzie to książka o rozpadzie tej kobiety, o takim przeżywaniu. I tak, i nie, bo ona przez całą książkę szuka dla niego butów na pogrzeb, do trumny. I w końcu możecie się domyśleć, że je znajduje, ale nie jest to łatwa droga. I to jest taka nić łącząca wszystkie wydarzenia, wszystkie wątki w tej książce. Zagłębiamy się w przeszłość, w pamięć naszej Wery. No i dowiadujemy się, że ona faktycznie miała męża. Dużo między nimi było niesnasków, ale też takich momentów, gdzie się godzili, prawdziwie kochali. Są takie piękne chwile między nimi, które na zawsze zapadną w moją pamięć. I to, że tak się stało, też no, jest dla mnie plusem. Wiecie, ja o tej książce raczej szybko nie zapomnę. Za sprawą tego, że ten język jest taki ostry, piękny, i ta bohaterka taka do zapamiętania, no to jeszcze te elementy, które pozwalają mi się gdzieś tam zakorzenić w ogóle w te przeżycia, te relacje, może nie utożsamić do końca z tą bohaterką, i to nie było mi aż tak bardzo potrzebne w tym przypadku. Niemniej są rzeczy, które też nas łączą z Werą, nie łączą z Werą. I tutaj mówię o kwestii, która mnie w tej książce zaskoczyła, czyli to, że nasza bohaterka nie pasuje do końca do heteronormy. I tak, ona miała męża i obcowała z mężczyznami, ale również z kobietami. I te kobiety
grają też ważną rolę właśnie w tej książce i w ogóle grały w życiu naszej Wery. Jest taka scena, gdzie ona stara się sprzedać zegarek i rozmawia z pewną kobietą. To jest coś, co na pewno zapamiętam na długo po tej książce. I to była wyjątkowa scena, w ogóle ta konwersacja. Tam było dużo o bliskości i o kobiecości. I to wszystko dzieje się takim małomiasteczkowym stylu. Ogólnie mamy tutaj do czynienia z małomiasteczkowością, z takimi plotkami, co kto powie, co, jak to wpłynie w ogóle może na odbiór naszej osoby. Tutaj mówię głównie o Werze i jej osobie. I z tym nasza bohaterka się styka, ale ona trochę ma to gdzieś, co kto powie, co kto pomyśli. Ona robi swoje. Ona, nieważne, co by się wydarzyło, co by się nie wydarzyło, to ona jest taka, że wie, że przetrwa, że będzie żyć i nie boi się podejmować też ryzyka i wyzwań, mimo że to ma swoje konsekwencje. I jest też na końcu, gdzieś tam na końcu właśnie tej książki, to, z czym przychodzi się zmierzyć naszej bohaterce w kontekście tego, że ona właśnie no, jest taka hej ho do przodu i bierze to, czego naprawdę chce. To jest kobieta, która wie, czego chce, bierze to i to też jest dla mnie inspirujące, po prostu. Takie proste, ładne, ale też cierpka jest ta książka. Gorzka niekiedy. I wszystko to jest okraszone taką sensualnością i takim doskonałym wyczuciem rytmu w tym języku głównie. I przekazanie tej opowieści w takiej formie no, wyszło z Zycie Rudzkiej niesamowicie dobrze. Ten duży plus za to, że jest tutaj pokazanie tego aspektu, powiedzmy, no, queerowego, chociaż nasza bohaterka się nie określa w żaden sposób, nie ma tutaj łatki, ona też nie jest potrzebna. Ta perspektywa osoby, która jest no, już nieco starsza i w kwiecie wieku, to jest kolejny plus, bo ja dzięki temu mogłem wzbogacić swoje doświadczenia czytelnicze i chciałbym takich książek więcej i cieszę się, że taka powieść zostaje dostrzeżona i zostaje doceniona, dlatego że no, dzięki tej nagrodzie ludzie mogą zwrócić na nią uwagę i widzę, że to się dzieje, bo ta książka gdzieś tam sobie gdzieś wzrosła chyba w sprzedaży i w notowaniach z tego, co się zorientowałem i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Zgaduję też, że właśnie dlatego, że to jest ten nowy, może nie nowy, ale że to jest głos, który warto dostrzec i docenić, to dlatego ta książka dostała nagrodę, właśnie też ten aspekt no, seksualności, ogólnie odkrywania i eksplorowania jej. No, niezwykły talent Zyty Rudzkiej do pisania to jest rzecz no, chyba już oczywista, niemniej pewnie też poczuła się super z tym, że dostała w końcu Nikę po tylu latach bycia na rynku polskim. I co? I tak, co do minusów, to wiecie, wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, też można by potraktować jako minus, no bo jeśli komuś się nie spodoba ten język, no to się raczej odbije od tej książki. Jeśli ktoś nie chce poznawać książek z reprezentacją, no to też się odbije od tej książki i automatycznie nie będzie mu się ta książka podobać. I to też okej, okay, spoko, w porządku. Ja doceniam książki, które pokazują mi nowe perspektywy i pokazują nowe głosy. Dzięki takim książkom mogę usłyszeć coś, czego nie słyszę na co dzień. No bo tak, faktycznie spotykam osoby podobne do Wery, może w zakładzie fryzjerskim, do którego chodzę, albo gdzieś w sklepie, albo gdzieś, nie wiem, na ulicy, tak? Nie mam możliwości porozmawiania z taką osobą tutaj. Mogłem z nią poobcować i to mi dało dużo radości i jakąś taką świeżość chyba poczułem przy czytaniu tego, przy słuchaniu tego wszystkiego, czego dostarczyła mi Zyta Rudzka z pomocą Wery i innych postaci. Tak. W literaturze Young Adult jest coś takiego jak Own Voices. Ja zawsze doceniałem właśnie ten nurt. Są osoby niebinarne czy transpłciowe, które mówią o swoich doświadczeniach i to jest coś, co nie było czytane, słyszane. No, nigdy nie było takiej okazji, żeby poznać perspektywy tych osób i też takie osoby autorskie, autorzy, autorki przekuwają swoje osobiste doświadczenia na te fikcyjne i dzięki tej fikcji można doświadczyć pięknych rzeczy. I wydaje mi się, że tutaj jest trochę podobnie. Oczywiście nie znam całej historii pani Zyty Rudzkiej. Niemniej doceniam po prostu i podoba mi się to, że udało jej się narysować taką postać. Jej portret psychologiczny jest pełny i myślę, że jej doświadczenie psychologiczne tutaj też na pewno
Miało znaczenie, ma znaczenie. Ja oceniłem tę książkę 5 na 5. Rzadko w tym roku mi się zdarzało aż tak bardzo docenić jakąś książkę i ta książka trafi do topki tego roku. O tym jestem przekonany. Gorąco Was zachęcam do sięgnięcia po nią. Dajcie znać, czy to jest coś dla Was, czy nie. Jestem ciekaw opinii, które będą wypływać, bo widzę, że dużo osób teraz czyta i słusznie. Powinniśmy czytać takie książki. Cieszę się, że istnieją. Chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych epizodach, odcinkach. Wpadnijcie na mój Instagram Talking Cloud. Tam pojawia się więcej treści. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie, że jesteście najlepsi i dajcie znać, co tam poczytujecie w dzisiejszych czasach. Cześć, do usłyszenia.